Jest 5:31. Dokładnie. No i co? Jedziemy po Łaza. Komis i wypożyczalnia Quattro. Serdecznie polecam. Naprawdę. Rozzostaw, bo nas naliczą. Ej! Jeszcze szybki pre-flight check. Damn. Możemy jechać. Zabieramy jeszcze siwego. A to nasz drugi zawodnik. Proszę bardzo, dzień dobry. Dzień dobry. Panie, dawaj, chłodno. Mamy drugą kosmiczną, nie? Pierwszą jeszcze. Teraz będzie druga kosmiczna. A jest. Szyba strasznie ujebana. SMS do naszej żony. Wyjedziemy dalej. A całości dopełnia kanapeczka z mieloneczką. No kurwa, to zajebisty dzień będzie normalnie. Zobacz co jest. Na jakieś 160 km później nasz plan wyjazdu zmienia się dość dynamicznie. Pojawiła się opcja na obejrzenie Fiata, z czego zamierzamy skorzystać. No niestety, Fiat okazał się lekkim wiórem, więc opuszczamy domorosłych handlarzy i spadamy po Łaza. Powoli, powolutku, dojeżdżamy. Ostatnia prosta, to jest dobre określenie. Jak widać, nie wyboista, ale prosta. No, to dojechali, oto i on tam w oddali, teraz tylko kurwa trzeba tam wyjechać tyłem. I mamy 300 metrów do lochu, no to pięknie. Jeszcze obecny. Dzień dobry. No to teraz to. Pakujemy na to. O ile któryś z nas wie, jak to zrobić? No dobra, najpierw rozkminimy, jak to zrobić, żeby tym wjechać tu. Będzie dobrze. A wyciągarką mogliście go powoli wturwać. No bo lepiej. Gazu! Do przodu! Jest? Jest? Do przodu niech daje i tyle. Na wprost niech zjeżdża, na wprost. A, ja wiem, ty. Nie kręć kołami tylko. Ej, wiecie co? Możecie go wyciągarką wturlać. I będzie na styk idealnie. Michał boi się agresywnie wjechać na lawetę. No. Nie widzisz ten? A no tak. Pogasz! Opowiedz nam swoją historię. Dobra, na filmie będzie, że wjechałem. Tam się utnie później. Tam się utnie, będzie dobrze. No, także pomijając moment, jak to się stało, że się znalazł na górze. Jest pięknie. Jest cudnie. I się zbieramy. Ty, i na kolanie, tak? No, dziękuję bardzo. Chwilóweczkę. Dziękuję bardzo. No to wracamy.
300 km. Ale wracam. No i dojechali. Teraz tylko ściągnąć. Siema. Cześć, synek. Pakuj się do miski. Pakuję się do miski. Mam przycisk magiczny. Daj sygnał, czat, będziesz gotowy.